Cześć, witam was ponownie na moim vlogu. To jest kolejny dzień w Australii. No i dzisiaj niestety musieliśmy się wymeldować z naszego hotelu, bo lecimy z powrotem do Sydney, gdzie spędzimy kilka godzin, po czym nocnym kursem autobusowym jedziemy prosto do Brisbane, gdzie czekają na nas kolejne atrakcje. A my tymczasem czekamy właśnie na odbiór z hotelu, ponieważ lecimy helikopterem jeszcze raz nad Uluru. No nie mogliśmy tam latać dronem, chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda z góry. No i druga sprawa, nie mogliśmy się wspiąć. Podobno wiatr był zbyt mocny, no i nie pozwolono nam wejść na górę. No z tego też powodu wynajęliśmy sobie po prostu helikopter. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję lecieć samolotem, zróbcie to. Jest to niesamowite przeżycie. Cena za taki przelot właśnie tutaj w Ayers Rock nad Uluru to, jak dobrze pamiętam, 180 dolarów. Jesteśmy znowu w Sydney, zostawiamy bagaże w przechowywalni na kilka godzin, ponieważ w nocy mamy autobus do Brisbane. Na pewno pojedziemy jeszcze szybko pod operę Sydney i może jak się uda pójdziemy na Sydney Eye Tower, czyli chyba najwyższy budynek w Sydney, gdzie na szczycie jest taras widokowy. Nie wiem, czy nam się to uda, bo odległości od siebie są trochę duże, a nie mamy zbyt dużo czasu, a nie chcemy spóźnić się na autobus. Od razu zakupiłem mnóstwo magnesów i braloczków na kluczyki, bo zazwyczaj na każdej wycieczce zapominam. Dokupiłem jeszcze mnóstwo małych tuszowych koali na klucze. Cały zestaw za 3 australijskie dolary. Niestety na miejscu okazało się, że AI Tower było otwarte do godziny 19, więc niestety nie udało nam się wejść, ale jedziemy pod wielką operę w Sydney, więc wam to wynagrodzę. Jesteśmy właśnie pod operą w Sydney, która w nocy wygląda tak. Po lewej mamy Harbour Bridge. Podejdziemy bliżej opery trochę.
żebyście mogli po prostu zobaczyć tą operę na żywo. Naprawdę coś pięknego. I wanna lock in your love. I think we're close enough.